Do awarii wodociągu doszło przed północą. Uszkodzony został łącznik, co powodowało wyciek wody. Od wczesnych godzin rannych awaria jest usuwana. Zamknięte zostały zasuwy, a mieszkańcy pobliskich bloków do czasu usunięcia awarii pozbawieni będą bieżącej wody. Ta zostanie dostarczona podstawionymi beczkowozami. W sumie woda dostarczana będzie w trzech lokalizacjach. Między blokami numer 2, 8 i 9. Drugi beczkowóz stanie w okolicy bloków numer 3 i 4, a ostatni w pobliżu biblioteki. Jak zapewnia magistrat, służby robią wszystko co możliwe by jak najszybciej usunąć awarię i rozpocząć ponownie dostarczanie wody do mieszkań.